może zacznijmy od takiego obiektu, o którym już wspominałem przy intrze, czyli na przykład to będzie to nasz Kowalski. Czyli używamy litera U, nawiasy klamrowe, no i tu możemy mieć first name, niech będzie Jan, last name, niech będzie Kowalski. No i jeżeli my coś takiego stworzymy, możemy wyświetlić sobie w konsoli. No i faktycznie powinniśmy zobaczyć taki obiekt. No i faktycznie ten obiekt ma dwie właściwości. Jest nazwa i wartość. Nazwa i wartość. No i w ten sposób możemy budować bardziej rozbudowane obiekty, tak jak widzieliście tutaj wcześniej. Taki obiekt może mieć też metodę. Na przykład getFullName. No i to będzie funkcja. No i ta funkcja pozwala nam akurat w tym przypadku będzie zwracać pełne imię, czyli imię i nazwisko. I my tutaj możemy sobie, żeby zwrócić w ogóle wartość, no to już wiecie z poprzednich materiałów, musimy użyć funkcji, przepraszam, słowa kluczowego return. I tak tu właśnie zrobimy. I użyjemy sobie backticka do tego, żeby móc wykorzystać interpolację. Czyli mamy dolar, nawiasy klamrowe, no i w środku zmienna, którą chcemy umieścić w tym ciągu znaków. Ja tutaj użyję sobie tego słowa kluczowego this. Pamiętamy, że this odwołuje się właśnie do, jak gdyby działa zgodnie z kontekstem. W zależności od kontekstu, co innego będzie się działo. No i to też już wspominałem przy obiektach, że jak mamy Kowalski i będziemy mieli tą metodę getFullName, to jeżeli mamy tą naszą metodę, to kontekst to jest po prostu ten element. Czyli jeżeli na tym elemencie wywołujemy tą metodę, no to this właśnie wskazuje na Kowalski. Więc jeżeli ja tu napiszę this.firstName, no to będzie po prostu wartość na Jan. I analogicznie, jeżeli bym zrobił this.lastName, no to będę miał po prostu Kowalski. No i zwróćcie uwagę, że w konsoli faktycznie mamy taki napis. No i w ten sposób możemy sobie tworzyć obiekty.